Ja już na jednej z poprzednich konferencji mówiłem, że umowa spółki Grudziąckich Inwestycji Medycznych zawiera bardzo niebezpieczne zapisy, które pozwalają, czy pozwolą w określonej sytuacji na przejęcie kontroli nad tą spółką przez dowolnego w zasadzie udziałowca czy akcjonariusza pod pewnymi względami. Tutaj oczywiście znajomość samej umowy spółki wszystkiego nie wyjaśnia, ze względu na to, że musielibyśmy poznać inne dokumenty, musielibyśmy znać tak naprawdę aktualny skład jakby udziałowców tej spółki i musielibyśmy znać treść dokumentów i umów, które są zawierane między podmiotami pożyczającymi pieniądze i między spółką a szpitalem. Bardzo interesujące byłaby informacje, w jakiej formie, w jakiej tej spółce udzielane są gwarancje. Natomiast zwraca uwagę jedna zastanawiająca sprawa. Otóż z jakichś powodów, no nie bardzo możemy się dopytać jakich, i dlatego będę tutaj proponował panu posłowi, że być może my byśmy przygotowali jakby zestaw takich zapytań, czy pytań, na które chcielibyśmy uzyskać odpowiedź, ale będziemy prosili, aby podmiotem pytającym zechciał być poseł Rzeczpospolitej, ponieważ no, mamy doświadczenia z interpelacjami radnych, no, które wpadają jak w czarną dziurę, to znaczy idzie interpelacja, mijają terminy są oczywiście ściśle przestrzegane, żeby broń Boże odpowiedź nie została udzielona wcześniej, wreszcie otrzymujemy odpowiedź, z której nic nie wynika i możemy się bawić dalej.